Słowem wstępu chciałbym wytłumaczyć, dlaczego przyjąłem taki, a nie inny temat. Abyście nie byli zaskoczeni, gdy okaże się, że nie będziemy rozwijać tematu ukrytości Boga, ale raczej będziemy mówić o naszych wątpliwościach. I jeżeli mogę uformować jakąkolwiek opinię na temat naszych wątpliwości, to wydaje mi się, że przeważnie wypływają one z naszych zawiedzionych oczekiwań albo wyobrażeń odnoszących się do tego, jaki Bóg jest albo co powinien czynić. I przeważnie nasze oczekiwania dotyczą obecności Boga w naszym życiu. I wtedy, gdy okazuje się, że Bóg nie jest obecny w sposób tak namacalny, jakbyśmy chcieli, albo nie towarzyszy nam szczególnie w tych momentach, w których oczekiwalibyśmy Jego obecności, zdarza nam się wątpić. Dlatego też zdecydowałem się na myśl przewodnią tego wykładu przyjąć właśnie tę Bóg ukryty, a podtytuł brzmi Jak wątpliwości mogą nas prowadzić do Boga. I chciałbym, abyśmy w ramach tego wykładu spojrzeli na kilka ważnych zagadnień. Po pierwsze, czym, w jaki sposób definiujemy nasze wątpliwości i dlaczego one nam towarzyszą nieustannie. Po drugie, chciałbym, abyśmy w paru zdaniach omówili błędne spojrzenie na rolę wątpliwości w naszym życiu, a następnie byśmy przeszli do obszaru, który sądzę będzie kręgosłupem naszych rozważań i ten obszar będzie dotyczył rodzaju wątpliwości, które pojawiają się w naszym życiu. Abyśmy mogli o nich mówić jako o pewnym problemie, to ten problem wypada zdiagnozować, a tym samym będziemy rozmawiać o czymś, co nazwałem poszukiwaniem wroga. I wreszcie przejdziemy do podsumowania, w którym w paru zdaniach powiemy sobie o tym, w jaki sposób z poszczególnymi wątpliwościami możemy sobie w naszym życiu radzić. Amerykański polityk Alfred Smith przy pewnej okazji opowiadał o swoim wypadzie weekendowym na łowienie ryb razem z grupą znajomych. Ponieważ był chrześcijaninem, wstał w niedzielę bardzo wcześnie rano, aby tylko z kilkoma znajomymi bardzo po cichu na palcach przedrzeć się przez pokój, gdzie reszta jeszcze spała, aby mogli się udać do kościoła. I przyjaciel Alfreda, który szedł tuż za nim, słyszał, jak ten mamrotał pod nosem i mówił: ale będzie ohydnie, jak się okaże kiedyś, że to oni mieli rację. I wydaje mi się, że gdy idziemy przez życie i spotykamy ludzi, którzy mają inny światopogląd niż nasz, zastanawiamy się, jakby to było, gdyby okazało się, że to nie my w efekcie mieliśmy rację, ale ktoś. Albo gdy zderzamy się ze światopoglądami odrębnymi od naszego, zadajemy sobie pytanie, który jest właściwy, który jest prawdziwy, który w bardziej precyzyjny sposób opisuje rzeczywistość, w której się znajdujemy. A tym samym wątpliwości są bardzo powszechne i towarzyszą nam każdego dnia. Nie tylko są powszechnym problemem, ale wielokrotnie są bolesnym problemem, z którym się zmagamy jako chrześcijanie. I wątpliwości w naszym życiu manifestują się na wiele sposobów. Mogą dotyczyć braku pewności dotyczącej zbawienia, ale mogą też być bardziej fundamentalne i możemy się zastanawiać, czy Bóg w ogóle istnieje. A więc, gdy mówimy o wątpliwościach, warto zacząć od zdefiniowania pojęcia, które używamy. Co mamy na myśli, gdy używamy terminu wątpliwość? I wydaje mi się, że najlepiej będzie to zdefiniować w następujący sposób. Wątpliwości są brakiem pewności odnoszącej się do prawdy chrześcijaństwa albo naszego osobistego stosunku do chrześcijaństwa jako takiego. Możemy myśleć niejednokrotnie, że wątpimy dlatego, że jesteśmy chrześcijanami, w związku z czym możemy w naszym umyśle ustanowić pewien pomost pomiędzy naszymi przekonaniami religijnymi z jednej strony, a wątpliwościami z drugiej strony. Warto wobec tego poczynić pewne zastrzeżenie. Otóż wątpliwości odnoszą się do osób i rzeczy, które w życiu cenimy najbardziej. A tym samym wątpliwości mogą być określone jako jedna z najpowszechniejszych prawd, które odnoszą się do naszego życia. Wątpliwości nie wynikają z tego, że jesteśmy chrześcijanami. Wątpliwości wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi. Nie wątpimy dlatego, że mamy przyjęty koncept chrześcijańskiego Boga, ale wątpimy dlatego, że jesteśmy ludźmi. Jesteśmy skonstruowani w taki sposób. I w oparciu o rozmaite analizy ludzi, którzy trudnią się profesjonalnie badaniem zachowań ludzkich, doszliśmy do wniosku, że rozmaite rodzaje wątpliwości są naszym nieustannym kompanem przez życie. Nie opuszczają nas, ale są nieodzowne dla naszego doświadczenia. I Leon Mackenzie zauważył, że przychodzimy na ten świat z wieloma znakami zapytania umiejscowionymi w naszych głowach,
I nawet gdy docieramy do końca naszego życia, zauważamy, że wiele z tych znaków zapytania nie jest do końca wymazanych, a tym samym wątpić jest po prostu rzeczą ludzką. I trafnie spuentował to Oz Guinness w swojej książce zatytułowanej God in the Dark, gdzie stwierdza: całe życie podszyte jest koniecznością wyrażania ufności, a naszą codzienność nieustannie tka nić międzyludzkich zależności. Począwszy od dziecka łagodnie zasypiającego w objęciach matki, przez przyjaźń między ludźmi z sąsiedztwa, po pokojowe traktaty międzynarodowe, nasze życie opiera się w całości o wzajemne zaufanie. Zaufanie jest współdzieloną ciszą, wymienionym spojrzeniem, pełnym ekspresji dotykiem. Wołanie o pomoc jest zaufaniem. Uścisk dłoni jest zaufaniem. Pocałunek jest zaufaniem. Najbardziej wzniosłe przejawy miłości i życia oparte są o zaufanie. Czy są pytania większej wagi dla kogokolwiek z nas jak te: komu mogę zaufać? Jak mogę być pewnym? Chociaż wątpliwości są nieodzowne dla naszego ludzkiego doświadczenia, to mylilibyśmy się, gdybyśmy doszli do przekonania, że możemy je w bardzo prosty sposób określić i zdiagnozować. Otóż nie tylko dochodzimy bardzo prędko do wniosku, że rodzajów wątpliwości jest wiele, ale gdy spoglądamy na swoją ludzką konsystencję, zauważamy również, że rozmaite obszary naszej osoby przecinają się i zacierają do tego stopnia, że nie jesteśmy niejednokrotnie w stanie ich odseparować. Wątpliwości mają zatem tendencję, aby wylewać się na wiele obszarów naszego człowieczeństwa. A ponieważ jako ludzie składamy się z emocji, składamy się z naszej woli, składamy się z tej części naszej osoby, która podejmuje decyzje albo myśli racjonalnie, możemy zauważyć, że wątpliwości, gdy pojawiają się w którymkolwiek z obszarów naszego człowieczeństwa, mają pewną tendencję, aby zajmować coraz większy i większy teren i rozpościerać swoje panowanie nad nami całymi. I podobnie jesteśmy do człowieka, który chociaż zranił się w mały palec u nogi, to ból odczuwa cały. A więc gdy pochylamy się nad naszymi wątpliwościami, zauważamy, że niejednokrotnie nakładają się one na siebie i te, które wydaje nam się są najpoważniejsze, w rzeczywistości mogą być wynikiem nakładania się co najmniej kilku rodzajów wątpliwości. A tym samym musimy posiadać zdolność, aby zidentyfikować nasze wątpliwości i umieć odpowiedzieć właściwie na pytanie, dlaczego wątpię, i jaka przyczyna moich wątpliwości jest przodująca. Wątpliwości mają charakter wielowymiarowy, a tym samym wielowymiarowy charakter ma ich usuwanie. Występują wątpliwości faktyczne, które odnoszą się do faktów, w które wierzymy. A jeśli rozmawiamy o chrześcijaństwie, wątpliwości faktyczne będą najlepiej rozwiązane przez filozofa albo apologetę. Pojawiają się u nas także wątpliwości emocjonalne, które odnoszą się do naszych zmiennych nastrojów. Jeśli one dominują, pomocy powinniśmy szukać u psychologa, psychiatry albo chrześcijańskiego terapeuty. Pojawiają się również wątpliwości wolicjonalne, które odnoszą się zwyczajnie do naszej woli albo do sposobu, w jaki podejmujemy decyzje. I w takich wypadkach najlepiej będzie szukać pomocy jakiegoś teologa. Natomiast z jakiegoś powodu wątpliwości w naszym życiu często są, zwłaszcza w kręgach chrześcijańskich, pojmowane w sposób dość nieprawidłowy. I występują trzy charakterystyczne pojęcia, które chciałbym wyróżnić i pokrótce skrytykować. Otóż bardzo często, gdy rozmawiamy o wątpliwościach pojawiających się w życiu chrześcijanina, możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że wątpliwości wśród chrześcijan są rzadkością. Skąd takie spostrzeżenie się bierze, skoro dotychczas wspomnieliśmy, że wątpliwości wynikają z naszego człowieczeństwa? Otóż w mojej ocenie taka konstatacja bierze się z tego, że o wątpliwościach mówimy rzadko. Gdy wątpimy, nie jest to coś, z czego jesteśmy dumni, a tym samym nie mówimy o tym często. I w efekcie można dojść do niesłusznego wniosku, że mało osób wątpi, ponieważ mało osób o tym mówi. Pozwolę sobie przywołać trzy cytaty, które w mojej ocenie krytykują niewłaściwe spojrzenie na wątpliwości. Mark Littleton w swojej książce Doubt Can Be a Good Thing napisał: wątpliwości wieszają swój kapelusz na wszystkich chrześcijanach. Nikt nie może szczerze przyznać, że udało mu się przed tym zupełnie uciec. Oz Guinness stwierdza: wątpliwości nie są głównie chrześcijańskim problemem, ale ludzkim problemem.
Korzeniem wątpliwości nie tyle jest nasza wiara, co nasze człowieczeństwo. I wreszcie Stephen Bord zauważa, może być przynajmniej trochę prawdy w stwierdzeniu, że dopóki ktoś nie wątpił, dopóty prawdziwie nie wierzył. W takim ujęciu intelektualne zmagania chrześcijan mogą ich doprowadzić do najgłębszych przekonań. Jaka jest zatem rzeczywistość, jeśli chodzi o nasze wątpliwości? Otóż okazuje się, że poważnemu namysłowi nad istotą życia zawsze będą towarzyszyć wątpliwości. Z drugiej strony nigdy nie jesteśmy w stanie przed nimi uciec. Doświadczamy ich, gdy zauważamy chociażby, że nasze modlitwy nie zostały wysłuchane w taki sposób, jakiego byśmy oczekiwali. Gdy pochylamy się poważnie nad problemem cierpienia w naszym wszechświecie, zaczynamy wątpić. I jakikolwiek obszar naszego namysłu nie będzie eksplorowany, bardzo szybko odkryjemy, że doświadczamy wątpliwości na każdym kroku. A tym samym myślenie, że wątpliwości są bardzo rzadkie w życiu chrześcijan, jest po prostu niesłuszne. W rzeczy samej są dobre powody, aby uznać, że wątpliwości mogą być największym problemem, którego doświadczamy jako chrześcijanie, pomimo tego, że niestety bardzo rzadko o tym mówimy. Inny nieprawdziwy pogląd głosi, że prawdziwi chrześcijanie nie doświadczają wątpliwości. Zwróćcie proszę uwagę, w jaki sposób nastąpiła ewolucja argumentu. Pierwszy brzmiał, że wątpliwości są doświadczane rzadko. Jeśli zatem uczciwie przeanalizujemy temat i dojdziemy do przekonania, że wątpliwości są doświadczane często, argument został zmodyfikowany i brzmi on tak. Prawdziwi chrześcijanie nie doświadczają wątpliwości, a zatem, jeśli wątpisz, nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Skąd się bierze takie stwierdzenie? Bierze się ze spojrzenia na wątpliwości jako na śmiertelnego wroga naszej wiary. Jaka jest jednak rzeczywistość? Otóż stwierdzenie, że prawdziwi chrześcijanie nie doświadczają wątpliwości, zawiera pewną wewnętrzną sprzeczność na poziomie definicji. Otóż wątpliwości definicyjnie nie stoją po drugiej stronie wiary. Po drugiej stronie od wiary znajdujemy niewiarę, a wątpliwości z definicji są czymś pomiędzy wiarą a niewiarą. A tym samym wątpliwości nie są wrogiem wiary. Musimy otwarcie to przyznać. Jest to rzecz, którą zauważa Ozginez znowu, który stwierdza, próba uczynienia z wątpliwości niewiary jest wewnętrzną sprzecznością, gdyż sugeruje się, że osoba wątpiąca zajmuje stanowisko, podczas gdy istotą wątpliwości jest pozostawanie pomiędzy dwoma stanowiskami. Myśl tę podtrzymuje Karl Barth w swojej teologii ewangelicznej, gdy stwierdza, wątpliwości nie oznaczają zaprzeczenia czy negacji. Wątpliwości oznaczają kołysanie się i chwianie się pomiędzy tak i nie. Wątpliwości są zaledwie niepewnością. Naturalnie możemy również zauważyć, oddając się lekturze Pisma Świętego, że jest ona przepełniona ludźmi, którzy wątpili. I znajdujemy chociażby postać Joba, który wypowiadał pod adresem Boga następujące słowa. Nie mogę dłużej powstrzymać ust moich. Będę mówił w utrapieniu mojego ducha. Będę narzekał w goryczy mojej duszy. W innym miejscu stwierdza, czy masz z tego korzyść, że uciskasz, mówiąc oczywiście do Boga, że gardzisz tworem swoich rąk, a użyczasz światła radzie bezbożnych? Czy masz oczy cielesne? Czy widzisz, jak ludzie widzą? Oddal swą rękę ode mnie, a twoja groza niech mnie nie trwoży. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że te słowa są obrazą skierowaną pod adresem Boga. I możemy powiedzieć, że Job faktycznie kwestionuje Bożą dobroć w swoim cierpieniu. Ciekawe jest również to, że znany chrześcijański apologeta Michael Brown wydał komentarz do księgi Joba, który zdecydował się zatytułować Wiara, aby rzucić wyzwanie Bogu. Gdy jego książka była publikowana, zadane mu zostało pytanie, dlaczego tytuł książki nie brzmi Wiara, aby zaufać Bogu? I Michael Brown odpowiedział bardzo słusznie, stwierdzając, że aby wątpić, również potrzeba jakiejś wiary. W tej książce Michael Brown pokazuje, w jaki sposób krystalizowała wiara Joba w jego zwątpieniu. I Job jest potraktowany jako flagowy przykład człowieka, który odważył się rzucić wyzwanie Bogu i z jego wątpliwości Bóg wywiódł bardzo głęboką wiarę. Kolejnym przykładem jest Jan Chrzciciel, który gdy znalazł się w więzieniu i usłyszał o tym, co czyni Jezus, wysłał do niego uczniów z pytaniem, czy ty jesteś Mesjaszem, czy też przyjdzie jakiś inny.
Powszechnie się przyjmuje, że wątpliwości Jana miały podłoże emocjonalne. Gdy był na wolności, wskazał na Jezusa jako na tego, który jest zapowiedzianym barankiem. Ale gdy znalazł się w więzieniu, z jakiegoś powodu możemy zauważyć, że jego wiara się zachwiała i wysłał swoich uczniów do Jezusa, wyrażając w pytaniu swoje wątpliwości. Czy ty jesteś Mesjaszem? Gene Edwards na temat wątpliwości Jana również napisał fenomenalną książkę Więzień z trzeciej celi, pokazując zarówno jego kryzys emocjonalny, jak też jego wspaniały koniec, który możemy pośrednio wyczytać ze słów Jezusa Chrystusa. I wreszcie mamy słowa Tomasza, który, gdy dowiaduje się o zmartwychwstaniu, stwierdza: nie uwierzę, dopóki nie włożę swojego palca w miejsce gwoździ. Określa się Tomasza często mianem niewiernego i sądzę, że czynimy w ten sposób zarówno jemu, jak i osobom wątpiącym wilczą przysługę. Nie uważam, że wątpliwości Tomasza można potraktować jako brak wierności. Jest to jakaś fatalna pomyłka historii, zważywszy, że Tomasz umarł śmiercią męczeńską najprawdopodobniej na terytorium Indii. A więc Tomasz na jakimś etapie swojego życia po prostu wyraził swoje wątpliwości, które, jak za momencik zobaczymy, doprowadziły go do bardzo głębokiej wiary. I Gary Habermas napisał książkę, która jest dostępna w formacie PDF za darmo w sieci, zatytułowana Czynnik Tomasza, wykorzystując wątpliwości, aby zbliżyć się do Boga. Zadałem sobie pewnego dnia pytanie, dlaczego takie teksty w ogóle znajdują się w Biblii? Jeżeli Biblia jest księgą natchnioną, dlaczego Bóg pozwolił na to, aby te teksty się w niej znalazły? Wypowiedzi Joba, który zdaje się w sposób jawny urągać Bogu. Psalm 88 i 89, które w całej swojej treści sieją zniszczenie i spustoszenie, pokazują świat jako terytorium, na którym króluje tylko i wyłącznie ciemność i zagłada. I w obydwu psalmach nie widzimy ani iskierki nadziei czy radości. Dlaczego w Biblii znajdujemy słowa wątpiącego Tomasza? Dlaczego widzimy Jana, który wątpi? I chociaż odpowiedzi można na to pytanie udzielać wiele, wydaje mi się, że fakt, iż Bóg pozwolił na to, aby te teksty znalazły się w Biblii, świadczy o tym, że Bóg wie, co czujemy, gdy wątpimy. I Bóg wie, jakie słowa wtedy wyrywają się z naszego wnętrza, nawet jeśli nikt ich nie słyszy. Bóg wie, jak to jest, gdy wątpimy i nie znajdujemy innych słów, z którymi możemy do Niego przyjść, jak tylko słowa zwątpienia, słowa niewiary. Czy prawdziwi chrześcijanie nie doświadczają wątpliwości? Uważam, że takie postawienie sprawy jest krzywdzące z dwóch powodów. Po pierwsze, wyrządza krzywdę tym, którzy wątpią. Jeżeli ktoś szczerze wątpi i dowiaduje się, że prawdziwi chrześcijanie nie wątpią, zaczyna kwestionować prawdziwość swojej wiary i autentyczność swojego nowonarodzenia. Więc stwierdzenie, że prawdziwi chrześcijanie nie wątpią, nie tylko nie rozwiązuje problemu i nie tylko nie znajduje potwierdzenia, gdy spoglądamy na karty Biblii, ale również jest krzywdzące dla tych, którzy szczerze zmagają się z wątpliwościami. A po drugie, takie stwierdzenie pomija wagę wątpliwości i pomija konieczność rozprawienia się z nimi. Wydaje mi się, że stwierdzenie prawdziwi chrześcijanie nie wątpią jest dowodem najmniejszego wysiłku intelektualnego. Po prostu komuś, kto wątpi, można powiedzieć, prawdziwi chrześcijanie nie wątpią. I w ten sposób nie musimy zająć się jego wątpliwościami. Natomiast to stwierdzenie jest absolutnie niesłuszne. Istnieje jednak trzeci zarzut, który mówi, że wątpliwości chrześcijan są zawsze bezwzględnie złe. Więc nawet jeśli wątpisz, drogi przyjacielu, i nawet jeśli uważasz, że jesteś prawdziwym chrześcijaninem, ale nadal wątpisz, możesz spotkać się z takim stwierdzeniem. Twoje wątpliwości są zawsze złe. Są ciałem obcym w twoim organizmie i musisz jak najszybciej tego ciała obcego się pozbyć. Nie tylko możemy zauważyć, że takie stwierdzenie stoi w jawnej sprzeczności z wynikami badań naukowych prowadzonych przez chrześcijańskich naukowców. Charles Hamel zauważa rzecz następującą. Mocniejsza wiara może się wyłonić z oblężenia wątpliwości. Zarówno świętość, jak i wiara wykuwane są w ogniach pokuszenia. Ale możemy również znowu zauważyć, że gdy spoglądamy na postacie biblijne, rzeczywistość jest odmienna. Otóż
gdy spoglądamy na Joba, który rzucił wyzwanie Bogu w swoim cierpieniu i dochodzimy do końca księgi, zauważamy, że postawa Joba stała się zupełnie inna od wyjściowej. Job, który kwestionuje dobroć Boga, stwierdza, będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Z wątpliwości Joba do życia powstała prawdziwa wiara, która uznała suwerenność i mądrość Boga. Więc spoglądamy na przywołanego Jana Chrzciciela i zauważamy, że znajdując się w więzieniu, poddał pod wątpliwość cel, misję i tożsamość Jezusa Chrystusa. Możemy potem spojrzeć na słowa samego Jezusa, który mówiąc o Janie wypowiedział następujące słowa. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Czy proroka? Owszem, powiadam wam nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Moglibyśmy znowu się spodziewać, że w odpowiedzi Jezusa na pytanie Jana pojawi się jakieś napomnienie. Jan wszak powinien wiedzieć lepiej. Natomiast Jezus podchodzi do niego z niesamowitą miłością i wypowiadając się o nim stwierdza, że nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela z chwilą, gdy Jan szczerze wątpił. I wreszcie patrzymy na Tomasza. Cóż dobrego wypłynęło z wątpliwości Tomasza? Przede wszystkim Tomasz rozpoznał bóstwo Chrystusa i podporządkował mu swoją wolę. Rzekł Jezus do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. Daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Wiara Tomasza zaprowadziła go do Indii, gdzie, jak twierdzi tradycja, zginął śmiercią męczeńską. A tym samym błędne spojrzenia na wątpliwości muszą być przez nas rozpoznane i usunięte, dlatego że nie tylko nie pomagają, ale są bardzo szkodliwe z chwilą, gdy przez nasze życie przetacza się bardzo wysoka fala wątpliwości. Zatem jeżeli wątpliwości nam towarzyszą, jeżeli są naturalne, jeżeli z wątpliwości może powstać coś dobrego, coś autentycznego, z jakimi rodzajami wątpliwości sobie musimy poradzić, ale pytanie zasadnicze, które chciałbym zadać, będzie brzmiało, które wątpliwości są moje? Które wątpliwości są twoje? A więc zidentyfikujmy raz jeszcze rodzaje wątpliwości, z którymi się zmagamy, a potem spróbujmy podzielić te rodzaje wątpliwości na mniejsze kategorie, abyśmy mogli się w nich przyjrzeć jak w lustrze, a być może zobaczymy własne odbicie. Pierwszy rodzaj wątpliwości odnosi się do faktów. Zastanawiamy się niejednokrotnie, czy Biblia jest Słowem Boga, czy cuda się wydarzają, czy Jezus istniał, czy zmartwychwstanie mogło mieć miejsce, czy pastor mnie nie okłamuje, czy gdy dotrę do końca życia, faktycznie znajdę się w niebie. I są to wątpliwości, które odnoszą się do faktów, ale dalej pojawiają się wątpliwości, które wypływają ze świata naszych emocji. Przykłady tego typu wątpliwości, czy na pewno jestem chrześcijaninem, czy na pewno autentycznie się nawróciłem, czy Bóg przebaczył mi wszystkie grzechy, czy będę zbawiony. I wreszcie wątpliwości wolicjonalne, które są związane z naszymi wyborami, z naszą wolą, niejednokrotnie odnoszą się do naszej wiary, która może być słaba albo niedojrzała i przejawia się w tym, że jesteśmy niezdolni w pewnym sensie, aby odnieść prawdy, które znajdujemy w Bożym Słowie, do naszego własnego życia. Ale dobrze, spróbujmy pogrzebać w tych wątpliwościach troszkę bardziej. Jeżeli spoglądamy na wątpliwości faktyczne, odnoszące się do faktów, musimy zauważyć, że przeważnie są one atakiem wymierzonym w autentyczność, prawdziwość i wiarygodność chrześcijaństwa. I pierwszy wariant wątpliwości faktycznych polega na tym, że bywamy niejednokrotnie zdekoncentrowani przez problemy, które są tylko i wyłącznie pozorne.
kwestie, które zupełnie nie są kluczowe dla chrześcijańskiej wiary. Zagadnienia, co do których sama Biblia dopuszcza pewną dowolność. Jeżeli poświęcimy tym tematom zbyt wiele uwagi, mogą one się przerodzić w jakiś rodzaj wątpliwości. Natomiast nawet jeśli je rozstrzygniemy, niekoniecznie przełożą się na większą wiarę. Pozwolę sobie podać kilka przykładów. Jak długo Bóg stwarzał wszechświat? Czy były to 6 razy 24 godziny, czy były to miliardy lat? I gdy spoglądamy na Biblię, odważam się twierdzić, że jakaś swoboda interpretacyjna jest dopuszczalna. Gdybyśmy jednak chcieli podejść do tego zagadnienia bardzo dogmatycznie, przekonani, że istnieje tylko jedna wersja prawdy, którą jesteśmy w stanie ustalić, może się okazać, że gdzieś na drodze naszych poszukiwań zaczniemy się zmagać z bardzo poważnymi wątpliwościami, zwłaszcza jeżeli będziemy chcieli bronić światopoglądu, który jest szeroko krytykowany przez osiągnięcia współczesnej nauki. Okaże się, że jesteśmy na kursie kolizyjnym z większością, w szkole, na uczelni, w sąsiedztwie, może nawet w kościele. Jeżeli zbyt duży akcent przyłożymy do prawd, co do których Biblia dopuszcza jakąś dowolność, może z tego tytułu pojawić się w nas jakiś rodzaj niewiary, przerodzi się w zwątpienie, albo zwątpienia, które przerodzi się w niewiarę i ostatecznie zauważymy, że dryfujemy w stronę od Boga zamiast do Boga. Inny rodzaj tego typu wątpliwości będzie dotyczył eschatologii, czasów końca. Czy jesteśmy zwolennikami premilenializmu albo postmilenializmu? Czy Chrystus powtórnie powróci przed tysiącletnim królestwem, czy po tysiącletnim królestwie, albo w ogóle nie będzie tysiącletniego królestwa? I gdy zaglądamy do Biblii, znowu myślę, że każda ze stron jakichś argumentów się chwyta. I gdybyśmy chcieli ten temat postawić na ostrzu noża, również może się okazać, że może nas doprowadzić do wątpliwości, ale te wątpliwości będą być może wynikały z tego, że bardzo dużą wagę przypisujemy zagadnieniu, co do którego Biblia pozostawia pewną dowolność. Drugą przyczyną wątpliwości faktycznych może być natura naszego umysłu. Część z nas skonstruowana jest tak, że kwestionuje absolutnie wszystko i zadaje pytania odnośnie rzeczy, które inni traktują aksjomatycznie. Są w Kościele osoby, które po prostu uważają, że zwykła wiara wystarczy do zbawienia. Są też tacy, którzy chcą wiedzieć, w co wierzą i zadają pytanie odnośnie każdego szczegółu doktryny. Po każdym kazaniu będą zarówno ci, którzy przyjdą i klepną po plecach i powiedzą świetne kazanie, jak też będą ci, którzy przyjdą i będą dzielić włos na 16 części. A tym samym sposób, w jaki jesteśmy skonstruowani, sposób, w jaki działa nasz umysł, nasza osobowość niejednokrotnie może sprawiać, że będziemy w sposób naturalny narażeni na wątpliwości. Jeżeli jesteśmy tym przygodnym umysłem, który lubi eksplorować tereny, na które inni nie wchodzą, tym samym nasze wątpliwości mogą po prostu wynikać ze sposobu, w jaki jesteśmy skonstruowani. Niektórym wystarczy stwierdzenie, że Jezus zmartwychwstał, inni potrzebują zapoznać się z szeroką argumentacją, aby przyjąć to jako prawdę. A tym samym sposób, w jaki jesteśmy ukształtowani, może sprawiać, że będziemy doświadczać jakichś wątpliwości. Trzecia przyczyna wątpliwości faktycznych wynika z pewnego wymieszania światopoglądów. Jest to obszar, w którym musimy być szalenie ostrożni. Co chcę przez to powiedzieć, gdy używam terminu wymieszanie poglądów? Otóż bardzo często w naszym życiu zauważamy, że przecinamy swój światopogląd z wieloma innymi. I wątpliwości pojawiają się w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować światopoglądu, z którym aktualnie się przecinamy. Może być dla przykładu tak, że napotkana na studiach czy na uniwersytecie osoba powie nam, że Chrystus nie mógł zmartwychwstać, ponieważ cuda się nie wydarzają. Albo nie jest możliwe, żeby istniał dobry i wszechmogący Bóg, skoro na ziemi, na której żyjemy, jest tyle cierpienia i zła. Jeżeli nie będziemy w stanie tym twierdzeniom przykleić jakiejś etykiety, że są to twierdzenia naturalistów albo materialistów, za którymi stoi jakiś szerszy światopogląd, możemy się nimi zacząć niewinnie bawić i po jakimś czasie zauważymy, że
te niewinne na pozór slogany wywołały niesamowitą dewastację naszego umysłu. W związku z tym, kiedykolwiek spotykamy się ze światopoglądem sprzecznym z naszym, musimy być zdolni, aby ten światopogląd odpowiednio zidentyfikować, ponieważ każdy światopogląd jest tak mocny, jak twierdzenia, na których się zasadza. Następnie przechodzimy do wątpliwości emocjonalnych, które są najbardziej przewrotne ze wszystkich. Dlaczego tak jest? O tym szerzej powiemy za momencik. Gdy spoglądamy na wątpliwości emocjonalne, możemy zauważyć, że bardzo często wynikają one z pobudek natury psychologicznej. Otóż być może towarzyszą naszej codzienności pewne stany emocjonalne, które sprzyjają wątpliwościom. Jeśli jesteśmy osobami skłonnymi do depresji, lęku czy niepokoju, możemy zauważyć, że zwłaszcza w tych trudnych stanach emocjonalnych kwestionujemy rzeczy, których w innych sytuacjach nie kwestionujemy. A zatem w ślad za naszą depresją może iść przekonanie o tym, że Bóg nie istnieje, Chrystus nie zmartwychwstał, a wszystko, co do tej pory przyjęliśmy jako prawdę, jest zwyczajnie fałszem. Wątpliwości emocjonalne mogą być z powodzeniem również tłumaczone poprzez odnoszenie się do naszych zmiennych humorów i nastrojów. Powiem wam pewną prawdę o sobie. Myślę, że nie chcielibyście mnie spotkać w momencie, gdy jestem poważnie niewyspany. Albo odwrócę to twierdzenie. Nie chciałbym z chwilą, gdy jestem poważnie niewyspany, spotkać kogoś, kogo bardzo lubię, ponieważ zażyłość tej relacji mogłaby być poważnie nadszarpnięta. I gdy jestem niewyspany, nie lubię myśleć o poważnych rzeczach i podejmować istotnych decyzji, ponieważ wiem, jakie stany emocjonalne mi towarzyszą, gdy jestem niewyspany. Potrafię być cynikiem, potrafię czasem wypowiadać się w sposób, który może być uznany za arogancję. I nie wynika to ani z tego, że cynikiem chcę być, ani że chcę kogoś do siebie zrazić, ale wiem, jakie stany towarzyszą mi z chwilą, gdy jestem niewyspany. W związku z tym muszę umieć spojrzeć na siebie nawet w kategoriach biologicznych i powiedzieć sobie: Mateusz, jak jesteś niewyspany, nie pojawiaj się między ludźmi i nie zaczynaj trudnych tematów, bo przestaniesz być lubiany. I staram się to robić. A tym samym nasze wątpliwości niejednokrotnie mogą być związane z naszymi humorami, z naszymi nastrojami, z naszymi niepokojami. Ciekawe jest jednak to, że powody psychologiczne bardzo często uwielbiają maskaradę i zakładają maskę powodów faktycznych. Nie lubimy się przyznawać, że za naszą niewiarą kryje się to, że dostaliśmy dwójkę na sprawdzianie i w związku z tym kwestionujemy dobroć Boga. Ale powiemy wtedy: nie mam pojęcia, czy jest to możliwe, żeby zmartwychwstał, ponieważ jest tak mało dowodów, z którymi się zapoznałem. Ale prawda jest taka, że dostaliśmy dwójkę na kartkówce, tylko wstyd przyznać. Albo może być tak, że pokłóciliśmy się z rodzicami w domu, w związku z tym dziecko dochodzi do wniosku, że rano nie pójdzie na szkółkę. Dlaczego? Dlatego, że boli głowa albo brzuch. Skąd to wiem? Dlatego, że ja również bawiłem się w tę grę. Kiedykolwiek tata albo mama powiedzieli coś, co mi się nie podobało, w niedzielę rano cierpiałem na niedzielną chorobę i nie szedłem do kościoła, ponieważ boli mnie głowa. A dlaczego nie czytam Biblii? Dlatego, że interpretacji jest bardzo wiele. Ale prawda jest zupełnie odmienna. I musimy pamiętać o tym, że wątpliwości emocjonalne są szalenie przewrotne. I sami przed sobą niejednokrotnie nie potrafimy przyznać, że wątpimy dlatego, że mamy humory i nastroje. Albo muchy w nosie, jak to się popularnie określa. I lubimy nadawać naszym wątpliwościom jakąś rangę tych intelektualnych. Przy czym prawda jest całkowicie odmienna. Musimy o tym pamiętać. Musimy umieć diagnozować samych siebie w należyty sposób. C.S. Lewis zauważył coś, co wpisuje się w nasze rozważanie. Jest to cytat, który po części był cytowany już wczoraj, był nawet rozwinięty. I po wczorajszych wykładach doszedłem do przekonania, że jest nie taktem pojawić się na konferencji apologetycznej i nie zacytować C.S. Lewisa. W związku z tym, proszę bardzo, mamy cytat C.S. Lewisa, który stwierdził: wiara jest sztuką trzymania się rzeczy raz przyjętych rozumowo na przekór zmiennym nastrojom. Bo niezależnie od tego, do jakich wniosków dojdzie rozum, nastrój z pewnością ulegnie zmianie. Teraz jako chrześcijanin miewam nastroje, w których całe to chrześcijaństwo wygląda strasznie nieprawdopodobnie. Jednak jako ateista miewałem chwilę, gdy chrześcijaństwo wydawało się strasznie prawdopodobne.
Inną przyczyną wątpliwości emocjonalnych jest wadliwy obraz Boga. Możemy posiadać niewłaściwe, nieadekwatne oczekiwania wobec Boga, co będzie nas prowadzić do wątpliwości. I chociaż nasz obraz Boga, jak ktoś może słusznie zauważyć, nigdy nie będzie doskonały, to jednak istnieją pewne karykatury Boga, które w sposób szczególny będą sprzyjały powstawaniu rozmaitych wątpliwości. Na przykład przekonanie, że Bożą wolą jest to, abyśmy byli zawsze zdrowi. Jest to karykatura Boga, ponieważ Bóg nigdy, nikomu, nigdzie tego nie obiecał. Jeśli jednak mamy takie wyobrażenie Boga, pojawią się w naszym życiu wątpliwości z chwilą, gdy będziemy chorować, a uzdrowienie się nie pojawi. I te wątpliwości będą miały naturę emocjonalną i będą wypływać z wadliwego obrazu Boga, który niesiemy niejednokrotnie przez całe życie. Musimy także pamiętać o tym, że często nasze problemy z dzieciństwa sprawiają, że nasze życie naznaczone jest wieloma wątpliwościami. Pojawiają się w naszym życiu doświadczenia, które kumulujemy z naszego dzieciństwa, a posiadają one wielki wpływ na kształt naszych wątpliwości w dorosłym życiu. Wyobraźcie sobie, że mój wieloletni przyjaciel, który ukończył jedne z najlepszych studiów teologicznych na świecie, kiedyś mieliśmy możliwość przejść się nocą po lesie i porozmawiać sobie o czymś, co znajdowało się w naszych sercach najgłębiej i wynurzyć się przed sobą tak naprawdę. Powiedział mi taką rzecz: Mateusz, w swoim życiu nie miałem ojca. Mój ojciec był zainteresowany karierą zawodową, natomiast w naszym życiu był nieobecny. I do dnia dzisiejszego nie rozumiem, co to znaczy, że Bóg jest ojcem. To stwierdzenie mnie całkowicie oszołomiło. Oto rozmawiam z osobą, która skończyła jedne z najlepszych studiów teologicznych, o jakich można marzyć. I osoba ta stwierdza: nie rozumiem, co to znaczy, że Bóg jest ojcem. Z czego się biorą takie wątpliwości? Są one powiązane bezpośrednio z problemami, które bywają skumulowane w naszym dzieciństwie i niejednokrotnie eksplodują w miejscu i w chwili, których najmniej się spodziewamy. I musimy być tego świadomi, że są to znowu wątpliwości, których źródło zlokalizowane jest w naszej historii. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie się z nimi rozprawić. Inny rodzaj wątpliwości wynika z zabliźnionych ran. Odnoszę się do sytuacji, którym również towarzyszy bardzo silny ładunek emocjonalny. I do najpopularniejszych przykładów zabliźnionych ran należą sytuacje, w której dwie osoby myślą, że będą sobą już przez całe życie, ale z jakiegoś powodu ta relacja pęka i się rozpada. Okazuje się, że to nie on jest tym i to nie ona jest tą. I dwie osoby się rozchodzą. I z tego tytułu niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości odnoszące się do natury, istoty i istnienia Boga. Przy czym, gdy spoglądamy na to na chłodno, z trudem dostrzegamy jakiekolwiek powiązania. Jaki wpływ na moją relację z Bogiem ma moja relacja z drugą osobą? Ponieważ te wątpliwości mają charakter emocjonalny, rozlewają się na nas całych, tak jak wylane mleko zajmuje coraz większy i większy teren, nie pytając wcale o zgodę. Kolejny rodzaj wątpliwości polega na tym, że osądzamy niejednokrotnie rzeczywistość przez pryzmat emocji. I przypominamy sobie być może tutaj Mickiewicza, który stwierdził: czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko. I wielu z nas jest skonstruowanych właśnie w ten sposób, że analizujemy rzeczywistość przez pryzmat emocji. I zdarza nam się wątpić, czy jesteśmy zbawieni, czy Bóg nas kocha, czy ma dobry i doskonały plan dla naszego życia. I gdy wątpimy w tej kategorii, niejednokrotnie wyrażamy to za pomocą słów: nie czuję już tego, co czułem kiedyś. Nie czuję, że moje chrześcijaństwo ma tę samą jakość, którą miało kiedyś. Czasem nie czuję, jak gdybym był zbawiony. I można powiedzieć, że w pewnym sensie nasze słowa nas zdradzają, ponieważ przewija się przez nie to wyrażenie czuć. Mówimy o tym, co czujemy, a czego nie czujemy. I ponieważ przestajemy czuć bliskość Boga, zaczynamy wątpić w Jego istnienie. Szósty przykład jest moim ulubionym.
i najczęściej pomijanym. Dlaczego? Dlatego, że jest bardzo mało duchowy. Jak można w kościele i na konferencji apologetycznej mówić o spaniu? Dlaczego ten przykład lubię? Dlatego, że jest mi bliski i znajduję go w Biblii. A dowodów teologicznych zaraz postaram się dostarczyć całą garść. Otóż okazuje się, że brak wyspania może sprawiać, że będą nam towarzyszyły różne stany emocjonalne prowadzące do niewłaściwych decyzji. I przykładów chciałbym podać kilka. Pierwszy znajdujemy w pierwszej Księdze Królewskiej. Czy możemy to nazwać teofanią? Spotkaniem Eliasza z aniołem, kimkolwiek ten anioł był. Znajdujemy tam niesamowitą historię, w której człowiek spotyka się z istotą niebieską i spodziewalibyśmy się, że ta historia będzie nasączona jakimś ładunkiem teologicznym, że anioł przyniesie jakąś fenomenalną wieść, która wprowadzi nas na kolejny poziom objawienia tego, kim Bóg jest. Ale wsłuchajcie się proszę w tę historię. Sam zaś poszedł na pustynię, jest to mowa o Eliaszu, o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Z czym mamy tutaj do czynienia? Z jakąś wątpliwością emocjonalną, z człowiekiem, który ma dosyć, jest zmęczony życiem, jego złożonością, problemami, wszystkim. Ma dosyć. I mówi: dosyć, Boże, zabierz moje życie, nie chcę już żyć. I co robi Bóg? Albo wysyła do niego anioła, albo przychodzi pod postacią anioła. Zachęcam do rozmowy z Filipem Keglem, z ekspertem w dziedzinie angelologii, gdybyśmy chcieli poznać szczegóły tego zjawiska. Kimkolwiek ten byt niebieski był, przychodzi do Eliasza i stwierdza: uwaga, to są teraz te głębie objawienia Bożego. Wstań i coś zjedz. A gdy spojrzał, oto był przy jego głowie placek upieczony i dzban z wodą. Co zrobił Eliasz? Posilił się i znowu się położył spać. Niesamowita historia, niesamowite spotkanie z istotą Bożą i niesamowita prawda, w którą wprowadza nas Bóg. Weź coś zjedz i weź się wyśpij. I czasem najlepszym lekarstwem na nasze wątpliwości jest położyć się spać jednego dnia i zbudzić się dwa dni później. I nasze wątpliwości ustępują jak za dotknięciem magicznej różdżki. Inny przykład z Ewangelii, gdyby ktoś mi zarzucił, że to Stary Testament i to wszystko było tak mało zacne. Jezus w Ewangelii Marka kieruje do swoich uczniów następujące słowa: idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Zdawać by się znowu mogło, że jedyne, co Jezus może poradzić, to weź, idź się, zaangażuj w jeszcze jedną służbę. Weź na siebie więcej odpowiedzialności w Kościele. Albo jak masz wątpliwości, weź, poczytaj jeszcze trochę Biblii. Porozmawiaj z kimś mądrym, włącz YouTube'a, znajdź dobrą lekturę, zajmij się czymś. A Jezus swoim uczniom radzi: idźcie i odpocznijcie trochę. Albo bowiem takich, co przychodzą i odchodzą i zajmują się tylko i wyłącznie pracą umysłową i służbą w Kościele, jest całe mnóstwo. Problem z nimi jest taki, że nie mają kiedy odpocząć. Sam Doherty w swojej książce zatytułowanej Budowanie więzi i przywództwo stwierdził, że najlepsza rada duszpasterska, jaką kiedykolwiek komukolwiek dał, brzmiała: idźcie pograć trochę w siatkówkę. Fenomenalna rzecz. Jakże mało duchowa, ale potrafi rozwiązać niejedne wątpliwości. Do dużo poważniejszych należy jednak presja otoczenia. Niejednokrotnie, gdy ujawniamy się ze swoim chrześcijańskim światopoglądem, możemy spotkać się z następującą kontrą. Przestań opowiadać te bajki. Kto dzisiaj wierzy w takie rzeczy? I gdzieś w nas tkwi pragnienie, aby znaleźć akceptację w otoczeniu. W związku z tym, gdy pod naszym adresem kierowane są takie hasła, zastanawiamy się, czy aby nie powinniśmy w jakiś sposób przedefiniować naszego światopoglądu, aby znaleźć uznanie w otoczeniu. Kilka tygodni temu miałem możliwość rozmawiać z dwiema koleżankami, które reprezentują światopogląd bardzo silnie progresywny. I gdy zaprezentowałem swoje spojrzenie na temat roli męża i żony w małżeństwie, które jest bardzo tradycyjne, usłyszałem, że takie poglądy wyznawano w średniowieczu. I oczywiście można się wtedy zarumienić, zalać się czerwienią i po prostu wycofać z dyskusji. Natomiast zapytałem je, kiedy średniowieczne poglądy zostały obalone, kto je obalił i w jaki sposób. Jeżeli mamy przyjąć nowe, w jaki sposób obaliliśmy te średniowieczne? I okazuje się, że na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, szczególnie wtedy, gdy stwierdzenia przestań opowiadać takie bajki są wypowiadane pod naszym adresem tylko po to, aby zatkać nam usta.
Więc nie mamy często powodu, aby wycofywać się ze swojego stanowiska i przyjmować stanowisko defensywne. Ale możemy zapytać, dlaczego uznajesz to za bajki? Kiedy zaklasyfikowano to jako bajki? Czy na pewno są to bajki? Czy zweryfikowałeś tę historię, aby stwierdzić, że są to bajki? Kolejną przyczyną wątpliwości na tle emocjonalnym jest hipokryzja innych chrześcijan. Wątpliwości mogą wypływać tutaj z obserwowania tego, jacy ludzie są w Kościele, a jacy są na zewnątrz. I nie chciałbym minimalizować rangi tych wątpliwości, dlatego że należą one do bardzo przykrych. Jest rzeczą tragiczną, jeżeli chrześcijanin inaczej żyje w Kościele, inaczej żyje na zewnątrz. Niejednokrotnie prowadzi nas to do zwątpienia. Jeżeli jakość czyjegoś życia wygląda tak, czy jest to światopogląd, który chciałbym z tą osobą współdzielić? Albo czy mogę uznać, że w takim razie światopogląd posiadany przez tę osobę jest w stanie przemienić jej życie w sposób skuteczny? I te dwie myśli są niejednokrotnie splatane i wysnuwany wniosek brzmi nie. Najwyraźniej ta osoba nie posiada światopoglądu, który jest w stanie zmienić nasze życie w skuteczny sposób. Do przykładów tego typu wątpliwości wypływających z hipokryzji chrześcijan możemy zaliczyć wojny religijne, inkwizycje albo wyprawy krzyżowe. Chwila zastanowienia pokazuje jednak, jak słaby jest ten argument. Wyobraźcie sobie, że podchodzę do was i stwierdzam 2 plus 2 równa się 4, a następnie wymierzam wam policzek. Czy byłoby rozsądne, gdybyście odeszli i powiedzieli 2 plus 2 to na pewno nie jest 4, bo powiedział to Mateusz, który nas spoliczkował? Albo gdybyśmy zrobili na odwrót, gdybym powiedział wam, słuchajcie, 2 plus 2 to jest 5, a następnie postawię wam kawę. Czy bylibyście w stanie potem odejść z uśmiechem na twarzy i powiedzielibyście 2 plus 2 to jest 5, bo Mateusz postawił nam kawę? No nie robimy tak, absolutnie. Jest to podejście nieracjonalne. Niestety, ponieważ wątpliwości emocjonalne są niesamowicie przewrotne, oszukują nas niejednokrotnie i zderzają z sobą rzeczy, które są niezestawialne i doprowadzają nas do wniosków, które są abstrakcyjne, nierzeczywiste, nierealne, niesłuszne. I obserwując czyjeś niewłaściwe życie, możemy zacząć kwestionować prawdy, które kwestionowane być nie powinny. W każdym światopoglądzie prędzej czy później pojawiały się osoby twierdzące, że są reprezentatywne dla tego światopoglądu, przy czym ich życie było zaprzeczeniem ich twierdzeń. Dziewiąta i przedostatnia odmiana wątpliwości emocjonalnych wynika z naszego podejścia do przebaczenia grzechów. Zastanawiamy się czasem, czy nasze grzechy zostały przebaczone, albo wątpliwości, które rzuciły się na mnie jak nowotwór w moim wczesnym dzieciństwie. Czy jest to możliwe, zapytywałem samego siebie, żebym nie pamiętał o jakimś grzechu, a tym samym nie zdążyłem go wyznać, jeśli umrę, będę potępiony, ponieważ nie pamiętałem, że to było złe? Czy jest to możliwe, żebyśmy dobiegli do końca naszego życia, nie pamiętając o jakimś grzechu i Bóg z tego tytułu nas potępi? Albo czy nasze wyznanie grzechów było wystarczająco autentyczne? Czy wystarczająco żałowaliśmy tego, co zrobiliśmy? Jak możemy sobie pomóc, jeżeli mamy tego typu wątpliwości? Najlepiej siąść z teologiem albo z pastorem i zajrzeć do adekwatnych fragmentów Pisma Świętego. A wtedy zobaczymy, że nasze spojrzenie na kwestię przebaczenia jest wadliwe. I z wadliwej teologii wypływają wątpliwości. I ostatni wariant wątpliwości emocjonalnych wynika z niepewności odnoszącej się do przyszłości. Co się stanie po śmierci? Czy na pewno, gdy otworzę swoje oczy po drugiej stronie, zobaczę Chrystusa, który zaprasza mnie do siebie, czy też przyjdę w innym bycie jako kaczka, albo żaba, albo kura, jako jakiś element niekończącego się cyklu reinkarnacji? Co będzie potem? Co się dzieje po drugiej stronie? Czy jest to możliwe, że o czymś nie wiem, coś przeoczyłem? Czy jest to możliwe, że istnieje jakiś system wierzeń, jakaś religia, o której nie wiem, nie znałem jej, a okaże się prawdziwa? I znowu, jeżeli chcemy umieć odpowiedzieć sobie na tego rodzaju wątpliwości, dobrze jest porozmawiać z kimś, kto zajmuje się filozofią albo apologetyką chrześcijańską, ponieważ istnieją bardzo dobre odpowiedzi
na te wątpliwości, które przeważnie mają naturę emocjonalną. I wreszcie wątpliwości wolicjonalne odnoszące się do naszej woli. Pierwszy rodzaj wynika ze słabej, niedojrzałej, nierozwijającej się wiary. Niejednokrotnie nie jesteśmy chętni, aby znaleźć odpowiedzi na rodzące się pytania. I chociaż te pytania dewastują nasz umysł i serce, pogrążamy się w odmętach niepewności, ale nie znajdujemy w sobie ani siły, ani woli, żeby się z naszymi pytaniami skonfrontować, żeby komuś o tym powiedzieć. Słuchaj, mam z tym problem. Czy możesz mi pomóc? Czy możesz polecić jakąś książkę? Czy jest ktoś, z kim mógłbym porozmawiać? Te wątpliwości wynikają z naszej niedojrzałej wiary, z naszego braku wzrostu w poznaniu Boga, z niezastosowania biblijnych prawd do naszego własnego życia. Drugi wariant wątpliwości wolicjonalnych wypływa z naszej samowystarczalności i zaczyna kiełkować w momencie, gdy podejmujemy decyzję, aby nasza wola znaczyła więcej niż wola Boża. Te wątpliwości wyrastają na gruncie naszej arogancji i sprzeciwu wobec Boga. Chcemy być samodzielni, chcemy samostanowić, zwłaszcza w obszarze naszej moralności. I warto zacytować tutaj człowieka, który nazywał się Huxley, jeśli pamięć nie zawodzi, który otwarcie przyznał, że nie jest w stanie przyjąć koncepcji chrześcijańskiego Boga, ponieważ zdecydowanie krępuje ona jego swobodę seksualną. Niejednokrotnie, ponieważ chcemy samostanowić w obszarze moralnym, twierdzimy, że mamy wątpliwości odnoszące się do Boga. Przy czym rzeczywistość jest taka, że nasze samostanowienie samo w sobie jest symptomatyczne dla czegoś dużo głębszego. Wyobraźmy sobie człowieka, który chodzi i naokoło rozpowiada złe rzeczy o swojej żonie. Używa wyzwisk pod jej adresem. Stara się ją pokazać w jak najgorszym świetle. Gdzie jest problem? Czy problemem jest to, że w jakimś obszarze mąż nie zgadza się z żoną? Czyż problemem jest to, że on w swoim wnętrzu już podjął jakąś decyzję, dla której teraz tworzy wachlarz argumentacyjny? Podjął decyzję, aby ją zostawić, a teraz stara się przygotować wszystkich na tę decyzję i roztacza się argumentami, które tak naprawdę wypływają z czegoś dużo głębszego, z jego woli, aby ją zostawić. W ten sposób możemy podejść do naszej samowystarczalności. Niejednokrotnie twierdzimy, że nie jesteśmy w stanie uwierzyć w Boga, a głębsza refleksja może pokazać, że na naszym gruncie moralnym chcemy samostanowić. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować Boga, który definiuje, co jest właściwe, co nie, co jest moralne, a co nie. I wreszcie przyczyną wątpliwości wolicjonalnych może być brak upamiętania. Jeżeli w naszym życiu tolerujemy grzech, jeżeli nasza codzienność jest naznaczona grzechem, jeżeli świętość jest terminem odległym od naszej codzienności, przez nasze życie będą przeplatały się wątpliwości wszelkiej maści. I nie ustaną tak długo, jak długo w naszym życiu będziemy tolerować grzech. Decyzja o braku upamiętania będzie sprawiała, że do naszego wnętrza nie będzie mógł się wlać Boży pokój. Jakub skwitował wątpliwości wolicjonalne w następujący sposób. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że cokolwiek od Boga otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Kontekst tego wersetu pokazuje, że Jakub mówi o wątpliwościach wolicjonalnych, a więc o człowieku, który twierdzi, mam wątpliwości, ale nic z nimi nie robi. Jak więc sobie poradzić z wątpliwościami? Jeżeli zmagamy się z wątpliwościami faktycznymi, biblijna odpowiedź brzmi, poszukuj odpowiedzi. W księdze Izajasza znajdujemy niesamowite zaproszenie Boga, który stwierdza, chodźcie, a będziemy się prawować. Przekład angielski używa tam terminu reason. Chodźcie, a będziemy rozmawiać, chodźcie, a będziemy z sobą dyskutować, perswadować. A więc Bóg tak naprawdę zaprasza każdego z nas do jakiejś wymiany argumentów, do uczciwej dyskusji, do podzielenia się swoimi wątpliwościami. Jeżeli są one faktyczne, Bóg nas zaprasza do poszukiwań. Gdy spojrzymy na postawę Jezusa, zauważymy również, że nigdy nie pogardził kimś, kto zmagał się na poziomie faktów. Względem Natanaela zareagował w sposób następujący. Ujrzysz jeszcze większe rzeczy niż to w odpowiedzi na jego wątpliwości. Względem Tomasza. Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. Jeżeli mamy wątpliwości, czy chrześcijaństwo ma na swoje poparcie jakiekolwiek argumenty,
Jezus zaprasza nas do poszukiwań. I Biblia stanowi zaproszenie, poszukuj odpowiedzi. Jeżeli nasze wątpliwości są emocjonalne, biblijna zachęta brzmi, zdemaskuj je. I zwróćcie uwagę, jak empatyczny jest list Judy, który stwierdza, dla tych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. I możemy wnioskować, że jest to mowa o wątpliwościach emocjonalnych. Jesteśmy zachęceni, aby podejść do tych ludzi z wyrozumiałością, z miłością, otoczyć ich opieką. Dlaczego? A o tym już za chwilkę. Psalm 71 zawiera niesamowite słowa. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. W ten sposób autor psalmu opisuje swoje zachowanie z chwilą, gdy jego życie było naznaczone, albo gdy na jego życiu pojawił się cień wątpliwości. Ale po chwili refleksji dodaje, ale kogo innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? Na ziemi też w nikim nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Jak sobie więc poradzić z wątpliwościami emocjonalnymi? Podam wam prostą receptę. Tylko proszę was o jedną rzecz. Jeżeli ktoś na sali nie jest pełnoletni, bardzo proszę, żeby teraz zamknąć oczy, ponieważ to, co pokażę, może wywołać falę oburzenia. Możemy przejść do kolejnego slajdu. Oczy są zamknięte. Proszę bardzo. To jest sposób, w jaki sobie radzę z wątpliwościami emocjonalnymi. Warto włączyć Kubusia Puchatka i posłuchać dialogów, jakie tam się odbywają. Posłuchajcie pierwszego. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. Albo inny fenomenalny. Lubię rozmawiać z królikiem, bo królik mówi wyraźnie o rzeczach wyraźnych, jak na przykład już pora na śniadanie lub misiu, zjedz coś. Wiecie co, prawda jest taka, że jeżeli mówimy o naszych wątpliwościach emocjonalnych, niejednokrotnie tym, czego potrzebujemy, nie są argumenty, a już na pewno nie naukowe. Czasem jest ktoś, kto przytuli, postawi kawę i powie, weź się nie martw, jutro będzie lepiej. Zjedz coś, wyśpij się. Jaki jest dzisiaj dzień? Prosiaczek odpowiedział, dziś jest dziś. Na co rzekł Kubuś, to mój ulubiony dzień. Czy takie dialogi nie pomagają? Powiedzcie sami, czy nie warto czasem włączyć prostych treści, odciąć się od intelektualnych poszukiwań i na poziomie naszych emocji zderzyć się z tym, że świat potrafi być piękniejszy niż myślimy, jeśli tylko wystarczająco szeroko spojrzymy? I wreszcie mamy wątpliwości wolicjonalne. Biblijna odpowiedź brzmi, rzuć im wyzwanie. Jesteśmy zachęcani do tego, aby ujarzmić naszą wolę i poddać ją pod posłuszeństwo Chrystusowi. Spójrzmy raz jeszcze na list Jakuba. Ale niech prosi z wiarą. Jest to mowa o człowieku poszukującym, wątpiącym. Bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niech nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Jeżeli wątpimy na poziomie naszej woli, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej ujarzmić i poddać Bogu, jesteśmy zobowiązani do tego, aby kontrolować naszą wolę, ujarzmić ją, rzucić jej wyzwanie i poddać ją w posłuszeństwo Chrystusowi. Fiodor Dostojewski w swojej wybitnej książce Bracia Karamazow zawarł następującą wypowiedź. Toczy się wojna między niebem a piekłem, a polem bitewnym jest serce człowieka. Odpowiedź na osobę Jezusa Chrystusa jest najważniejszą sprawą w naszym życiu. W tym celu musimy ujarzmić naszą wolę i poddać ją w posłuszeństwo Chrystusowi. Pozwolę sobie podsumować swoje wystąpienie za pomocą cytatu Chestertona. Wszak nie znajduję lepszego. Chesterton, opisując swoje własne wątpliwości, stwierdził, gdy wiara w Boga staje się trudna, pojawia się wtedy tendencja, aby się od Niego odwrócić. Ale za chwilę dodaje, ale na miłość boską, dokąd wtedy pójść? Jeżeli wątpimy, przede wszystkim musimy się zmierzyć ze źródłem naszych wątpliwości, rozpoznać ich przyczynę. Ale warto niejednokrotnie zadać sobie pytanie, ale jeżeli nie Bóg objawiony w Chrystusie, to co? Dziękuję wam za waszą cierpliwość. Właśnie dotarliśmy do końca naszego wykładu.